Uwaga. 3, 2, 1. Subuj! Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym zestawieniu z serii Top 10. Tym razem sprawdzimy, jak nasi ulubieni bohaterowie gibają się na imprezach. Czyli będzie to zestawienie 10 najlepszych, naszym zdaniem, tańców w Lidze Legend. Zapraszamy! Na miejscu 10 znalazł się Talon. Łatwizna! Jego świetny taniec, w którym wykonuje Moonwalka. Tak na marginesie, jakby ktoś nie wiedział, to Talon wykonuje taniec Michaela Jacksona. A chodzi tutaj o dokładnie taniec w piosence Billie Jean. Taniec stał się jedną z wielu genialnych wizytówek artysty. No i teraz również Talona. Z przykrością muszę spocząć i napić się mięty. Na miejscu 9 znalazł się taniec Tama Kencha, którego ja nazywam pieszczotliwie Clark Kent. Tak de facto nie wykonuje on żadnego tańca, tylko wyjmuje z paszczy swój język i jakoby na jednostronowej bandziolajce wykonuje bardzo fajną nutę. Trochę mi się wydaje, że rodem z jakiegoś westernu. Ale jako, że jest to animacja podpięta pod taniec, to nie było możliwości, żeby jej tutaj nie rozważyć. No i surprise, surprise! Znalazł się w pierwszej dziesiątce. Brawo! Najwyższą skutecznością. Na miejscu 8 znalazł się Victor. Oczywiście bardzo fajnie tańczy, jego nogi układają się po prostu genialnie. A tak na marginesie, ten taniec nie przypomina wam kogoś? Tak, my z Marlą też w pierwszej chwili o tym pomyśleliśmy. W każdym razie dla Victora zasłużone 8 miejsce. Na miejscu 7 znalazł się pierwszy skin, czyli Battlecast Skarner. Myślimy podobnie, przywoływaczu. Jest kilka postaci w LoLu, które wykonują tak zwany Robo Dance, ale żaden nawet nie przybliża się do Skarnera. Dodatkowo bohater nuci sobie jeszcze do rytmu, aby ten taniec wyglądał lepiej. Broń i muzyka musi być ciężka i metalowa. Na miejscu 6 znalazł się Mordekaiser. I tak de facto jest to kolejna animacja, która no nie jest tańcem. Ale tak jak mówiłem, jako animacja pod to podpięta, trzeba ją wziąć pod uwagę. Jako wielki fan heavy metalu, Mordekaiser wygrywa sobie jakąś nutkę, po czym żąda oklask od publiczności. Nie wiem jak wy, ale chciałbym usłyszeć jego solówkę. Równowaga we wszystkim! Miejsce 5 i Kennen, który wykonuje dość nowoczesny taniec, czyli breakdance. I powiem wam, że wychodzi mu to całkiem nie najgorzej. Chociaż moim osobistym zdaniem brakuje tutaj troszeczkę finezji i polotu. Mógłby ten taniec być o wiele efektowniejszy, ale mimo wszystko jest on zasłużenie na miejscu 5. Drugiego takiego nie znajdziesz. Na 4 miejscu uplasował się Twisted Fate, którego taniec został zmieniony wraz z pojawieniem się nuty Gangnam Style. Nie muszę chyba nikomu mówić, co to jest za piosenka, więc po prostu zobaczmy, jak on tańczy. Okej, a teraz zobaczmy, jakie postacie były najbliżej, aby się na tym zestawieniu znaleźć. Stwierdziłem, że co odcinek będę robił tych postaci 5. Na najniższym stopniu podium znalazł się taniec Malzahara. Jest to taniec, który został zaczerpnięty z najsławniejszej piosenki MC Hammera, czyli Can't Touch This. Taniec jest po prostu świetny, a jeżeli puści się do tego muzykę, to już w ogóle majstersztyk. System w pełni sprawny. Miejsce 2 i Project Ash.
Aszka podczas tańca wypuszcza swojego drona do góry, który puszcza muzykę i oświetla tańczącą Aszkę. Sam taniec może według mnie ma ocenę 7 na 10, ale samo to, że mamy dodatkowe światła oraz dodatkową muzykę, no robi po prostu wszystko. Powiem wam w tajemnicy, że nie przepadam za tańczeniem, tylko nie mówcie Marlenie. Ale z takim oświetleniem, z taką muzyką i przede wszystkim z taką Aszką, no można by potańczyć. Na miejscu pierwszym mamy... Mordekaiser is Mubironi. Nie no, taki żarcik z mojej strony. Na miejscu pierwszym znajduje się Infernal Nasus. Ma on coś, czego Aszce brakuje, czyli referencja do dobrego utworu. Cała reszta spoko. Wyjmuje głośnika, leci z niego fajny beat. Nie ma tylko tych świateł, ale tutaj nie są raczej potrzebne. A propos utworu, kojarzycie ten taniec? Na pewno jest to piosenka Drop It Like It's Hot Snoop Dogga i ten taniec jest idealnie odzwierciedlony przez Nasusa. Moim zdaniem zasłużone pierwsze miejsce. To by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o tym zestawieniu, bo wiem, że kilku z was na pewno na to zestawienie czekało. Następne top 10 nie będzie już dotyczyło tematu Lola, ale kolejne na pewno. Także nie martwcie się, bo top 10 z Lola nadal będą się na kanale pokazywać. Na ten moment żegnam się z wami, do zobaczenia i usłyszenia na kolejnym filmiku albo na streamie. Cześć!